23 listopada w niedzielę w klubie Lemon zagra Lux Torpeda. Z nami Marcin Jerzyk Głogowski. Marcinie, powiedz, wyjątkowy koncert, promocja trzeciej płyty. Tak, zapraszamy na koncert do Lemona 23 listopada w niedzielę. To będzie już niedługo, za 2 tygodnie. Promocja trzeciej płyty Lux Torpedy i promocja nowej płyty zespołu 5-2 Dębiec, czyli macierzystej kapeli Hansa, który w Lux Torpedzie gra pierwsze skrzypce albo i jedne z głównych, przynajmniej jeśli chodzi o wokal. No to się jeszcze nie zdarzyło, żeby te dwie kapele zagrały razem na koncercie w ciągu jednego dnia w Radomiu. No, w Radomiu na pewno nie, ale teraz ruszyli na trasę w większości promującą płytę Lux Torpedy, tą nową. Amorał z tej historii mógłby być taki, mimo że cukrowe, to jednak buraki. Ale wymyślili taki sposób na też organizację tych koncertów i promocję tej płyty, żeby przyciągnąć też tych, którzy słuchają 5-2 Dębiec. I dlatego, ponieważ 5-2 wydało nową płytę i też ruszają w trasę promocyjną, można to było połączyć, tak zrobili. Surogaterza, to szczęścia, konserwanty uczuć, pasteryzowany raj. Surogaterza, cemulga to szczęścia, konserwanty uczuć, pasteryzowany raj. Substytut serca, zoperowane piękna, kolagenowy uśmiech, akcesowany haj. Substytut serca, zoperowane piękna, kolagenowy uśmiech, akcesowany haj. Chcielibyśmy, żeby to był taki rodzinny też wypad, to jak najbardziej zapraszamy, mogą wziąć dzieciaki, do lat 10 wchodzą za darmo. Surogaterza, cemulga to szczęścia, konserwanty uczuć, pasteryzowany raj. Surogaterza, cemulga to szczęścia, konserwanty uczuć, pasteryzowany raj. 17.45 jest otwieranie lokalu Lemona i tam zapraszamy, żeby już można było się powoli pod sceną ustawiać. Nie ma żadnych supportów, mamy od razu 5-2 Dębiec, mamy potem od razu Lux Torpedę. Na końcu oczywiście obydwa zespoły są do dyspozycji fanów i myślę, że będzie dobra zabawa. Tylko przyjść na koncert 23 listopada do klubu Lemon, ale polecamy Wam jeszcze śledzenie tego, co będzie się działo na www.zebra.tv, bo my, a dokładnie Marcin, będzie miał dla Was zaproszenia na koncert, to w przyszłym tygodniu. Śledźcie uważnie, 23 listopada, a w następnym naszym wejściu w przyszłym tygodniu zaproszenia. No dobra, może być. No, ja myślę, że te zaproszenia dam telewizji Zebra, natomiast wy rozdawajcie. No. Znaczy, jakiś konkurs zorganizujemy. Zobaczymy, co to będzie jeszcze. Śledźcie www.zebra.tv.